Choć to jeszcze dzieci, to wielu dorosłych mogłoby brać z nich przykład. Wspólnymi siłami porządkują plac zabaw, z puszek od piwa, pustych paczek po papierosach, śmieci i liści. Wszystko po to, by mieć swoje miejsce we wsi, w którym bez obaw będą mogły się bawić. Najbardziej to chodzi o naukę, żeby dzieci zaczęły dbać o swoje miejsce do zabawy. Żeby szanowały czystość od młodych lat i żeby nauczyły się tego, bo już dorosłych to może już się nie nauczy. Jak tu małe dzieci przyjdą, na przykład się pokaleczą szkłem, a w ogóle tu jest brudno. Bierzemy grabki i sprzątamy liście, szkła wkładamy do niebieskiego worka. Zbieram szkła, daję do worka, żeby się nikt nie pokaleczył. Że się tutaj bawi na tym placu zabaw i chciałbym, żeby było czysto. O czym najmłodsi mieszkańcy wsi marzą? O bramkach do gry w piłkę nożną. Możemy grać w piłkę nożną, będziemy strzelać sobie gole i będziemy grać. Jest bardzo dużo kolegów, chcemy grać w piłkę, tak jest fajnie, właśnie jesteśmy wysportowani i chcemy grać. A tamto boisko jest zarośnięte i dlatego nie mam gdzie grać w Rusku. Być może pewnego dnia te marzenia się spełnią i dzieci zamiast przesiadywać w domu będą mogły pograć w piłkę na nowym boisku. Z pewnością na to zasłużyły.